Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam na kolejną część przygód w grze Horizon Forbidden West. Oczywiście w dodatku Burning Shores, gdzie no czas się pogodzić. Po dobrej kłótni podobno jest dobry spacer, czy jak to tam zawsze wujek Kazik powtarzał? Sejka, pomów. Tak. Wszystko w porządku? Złożyłam raport admirałowi. Zdaje się, że część załogi zażądała mojej degradacji i wygnania. Przykro mi, Sejka. Musi ci być naprawdę ciężko. To nieistotne. Dokąd teraz idziemy? Cóż, wiemy, dokąd Londra wysłał dane z archiwum. Na północ od miejsca naszego spotkania. Możemy tam dolecieć. Ta, a propos, może użyjemy teraz mojego skifu, dobra? Nie lubimy latać, co? Wolę pływać. Woda zawsze ma u mnie pierwszeństwo. Dobra, to weźmiemy skifa. Ruszamy? Tylko śmieszna sprawa, bo tego skifa to zostawiliśmy tak dwie wyspy dalej. Chodźmy. Tak, jasne. Po co pływać? Za mną. Prościzna. A jeśli spadniesz, to nie zginiesz, jak przy lataniu. Wszystko kwestia pancerza. Przed nami otwarte morze, a rozbitkowo znika za nami. Wraz ze wszystkimi ludźmi. Dlaczego to znosisz? Znaczy, wiem, jak to jest, gdy całe plemię obraca się przeciwko tobie. Ja bym się stamtąd wyrwała już dawno. Nie zawsze tak było. Byłam dobrą żołnierką. Dobrą siostrą. Czułam, że do nich należę. Przynależność jest swoistą siłą. Dawała mi moc nawet w największym sztormie. Gdy masz coś takiego, nie możesz tego po prostu odrzucić. Jasne. Twoi ludzie nie wiedzą, jakie mają szczęście. Nie jestem tego pewna. Ja tak. Ale w sensie, że jak szczęście, że ją wygnali? Okej. No dobrze. Przyzwyczaisz się. Też się przyzwyczailiśmy do wygnania, w sumie od urodzenia. Nie było tak źle. A ile satysfakcji, jak mogliśmy pokazać? Cóż, wygląda na to, że współrzędne wskazują na tego Holmesa. Kto tu rządzi? To coś przyprawia mnie o dreszcze. Na co nas stać? Pogodne noce widać z naszego obozu, jak się czai. Mogliśmy w sumie to przepłynąć pogodną tam, nocą. Widok jest naprawdę ładny. Kolejne nasze łodzie. Aha. Więc idziemy dobrym tropem. Przybiję do brzegu. Trzeba było mówić, że tu płyniemy. Mamy szybką podróż odblokowaną. Nie wiem, czy korzysta. Może to jedna z tych osób, która nie cierpi szybkich podróży, więc idźmy zgodnie ze szlakiem. Kraby w grach. O, dzień dobry. Jak na czasie, widzę, się to tu pojawiło. Dobrze. Współrzędne wskazują jakieś miejsce na wzgórzu. Ty przodem. No, nim zaczniemy śpiewać, bo tego byśmy nie chcieli. Bollywood, czyli co? Indie, tak? Witamy. Nie no, trzeba przyznać, że okolica naprawdę ładna. Swoją drogą, tam na szczycie też mamy szybką podróż już odblokowaną, jakby ci się nie chciało biegać, koleżanka. Widzieliśmy ten napis z nieco innej perspektywy. A niech będzie. Trochę przeraża mnie ta niezręczna cisza, ale zapomniałem o jednej rzeczy. Już zaraz damy cię się wygadać. Bo mieliśmy rozdać punkty umiejętności i tak myślę, że przełączymy się jednak na nową opcję. Odblokuj tutaj dymy. Odblokuj tutaj wyrzutnie lin. No nie korzystamy z nich za często, ale jest fajna opcja, że jak spętamy zwierzaczka, to później możemy go na szybko raz jeszcze spętać. Ale przede wszystkim to jest dość ciekawe, przynajmniej z opisu, że rzucamy naraz kilka pułapek w okolicy. To trochę jak te niewidzialne stworzenia. O, co nam... O, 10 pułapek na trzecim poziomie. Jak te niewidzialne niuchacze. Nie kierujemy się na metalowego diabła. Czemu Londra przesłał tu swoje dane? Nie jestem pewna. Sprowadzenie tu grupki Quen też jest dziwne. Obyśmy ich odnalazły.
Otóż to, bo wydaje mi się, że z tych pułapek zrobimy większy użytek niż z naszego łuku. On też teoretycznie wydawał się niezły. Chyba poszli dalej w stronę szczytu wzgórza. Ale z drugiej strony... Też tędy prowadzą. O, jakie to ładne. Patrz, na ramieniu metalowego diabła. Londra musiał tu być. Co to robi? Nie jestem pewna. Ja też mam paru naszych wielkich, paskudnych kumpli. Więcej jaj! Po prostu idź za mną. Nie lubi jaj, ale to serio mamy tędy iść? Droga jakby prowadziła z drugiej strony, więc wrócimy tu do nich niebawem. My znamy lepsze ścieżki. No i właśnie, wydaje mi się, że ten rozrzut min może być fajną, nową umiejętnością, lepszą niż ten łuk, ponieważ przyznam, że zauważyłem, sam mocno skupiam się na jedynym przeciwniku w trakcie walki. Wtedy ten łuk, no nie robi takiej roboty, jakby mógł, gdyby oznaczać sobie każdego. Pewnie Londra ją postawił. Chyba nie da się przez nią przejść. Po drugiej stronie jest jakieś urządzenie. Przeskanuję to. Trochę to trwa. Przydałoby się fokusa zaktualizować. Zobaczmy, co tam jest. Wygląda, jakby coś tam było. Jakiś kompleks budynków. Londra może tam być. Zaginieni również. Nie widzę sposobu ominięcia tej osłony. Tam. To chyba jakaś prądnica. Podłączona do ramienia Horusa. Londra odkrył, jak go częściowo odpalić. Metalowy diabeł nie może się obudzić, prawda? Nie jestem pewna. Ale Londra zasila barierę maszyny w ten sposób. Więc jeśli się dowiemy, jak wyłączyć prądnicę, bariera opadnie. Przynajmniej warto spróbować. Zdaje się, że w pobliżu są dwie. Dobra, ruszajmy. No to gorzej. Mieliśmy w planach ominąć... Trzeba dotrzeć do urządzenia zenitów pod wzgórzem. Teraz chyba wiemy, do czego służą. Te barierki... O, a tu jaki kuszący słupek. Jesteśmy w stanie do niego doskoczyć? Niekoniecznie. Z niego chyba można zejść niżej, ale... A ty nie chcesz latać na ptaku, tak? Prawda? Kurczę, zbanowała nam ptaka. Ach, te związki, no. Cóż, trzeba się jakoś dogadywać. No dobra. Kolega... A nie, mamy ptaka. To może z ptaka trzeba było tutaj ładować. Ale zastanawiam się jeszcze, jak to z tymi jajami... No, ostatnio nie zauważyłem, że one są odporne na kwas, więc to nie było najlepsze wyjście. Ładowanie w nie kwasem, ale inne opcje. Czemu nie? Dobra, spali się. Mam nadzieję, że... Nie budź się! Ha! Pozbędziemy się jaj, powinno być trochę lżej w okolicy. No, te są chyba pełne w środku, tak? Przynajmniej wygląda takie. Nabrzmiałe. A jak nie, to fajna satysfakcja. Nie no, zabicie maszyny, punkty doświadczenia ładnie lecą. Fajna satysfakcja z ich rozwalania. I... Oj, chyba nie doleciało. Tylko żeby nie zobaczyli naszych strzał za chwilę. Ja to już za daleko jak na ten łuk. Jak to wyłączyć? Może nie trzeba z nimi walczyć? Słuchaj, koleżanko, nie chciałabyś w to wejść? Po prostu? A, przecież my mogliśmy śledzić ścieżki tych maszyn. Skoro tutaj jedna biega, jajo skorpiela aż... Znaczy, też nas interesuje, żeby załatwić, ale sam... Ogień ją skrzywdzi. No, może ją ogień. Gdzie to chodzi? Czemu to ma tam ścieżka? Wydawało mi się, że przed chwilą tu było. No to może jednak nie będzie nam wchodziło w paradę. Idziemy. Postaramy się ominąć. Najdłużej jak się da. No sorry, mieliśmy ptaka nie używać w twojej obecności, ale... Nie będziemy znowu latać, co? Razem... Ej, co jest? No! Razem nie musimy latać, ale... Oj, jaja! Jaja! Jaja tu są! Jaja ture! Dobra. No. Nie wyskoczy tu więcej problemów. Zastanawia mnie, bo jest umiejętność, że nasze zdominowane maszyny potrafią wroga razić prądem. Ciekawe, czy dotyczy to też tego naszego latającego kolegi. Dobra, to chodzi tam, hałasuje. Zobaczmy, czy da się to wyłączyć.
Tylko jak? Strzelić w to? A, jest panel, okej. Całkiem spoko. Trochę to trwa. Jakiś rdzeń zasilający. Sama nie zniszczę tego rdzenia. Sejka, strzel w rdzeń zasilający. Sejka? Sejka, no idzie, to jest pocieszające. Metry lecą. Sejunia, byś poleciała. Poszła? Strzeliła czy nie w końcu? Sejka, o, jest. No. Znaczy, trzymam cały czas R2. Okej. Już! Jeden gotów. Pora na drugi generator. Chyba już wiem, czemu ją wydalili z wioski. Jeżeli ma takie tutaj podejście do działania, to może stracili cierpliwość. Dobra. Byłbym za tym, żeby przelecieć na drugą stronę. Chodź, może jednak razem? Co ty na to? Ja na to nie wsiądę. Dobra. Nie, to nie. Rób co chcesz, tak? My wsiadamy. Gorzej, że tam ten drugi żabulec jest chyba nie do ominięcia. Więc będziemy musieli się nim jakoś tutaj ładnie zaopiekować. Tak się zastanawiam, czy możemy go wziąć z dystansu. Szczególnie te jaja mu oderwać i później już można się bawić. Dobra, wysiadka. Panie żabulec, gdzie tu jest do odrywania jaj? Jest, odrywająca strzała precyzyjna. Co nas tu widzi? To jest niepokojące. O, to już chyba wiem, co nas tu widzi. Dobra. Oj, spadliśmy, ale to jest dobre miejsce ucieczki. Spokojnie, bo przez was jeszcze cała ekipa na nas ruszy. A to są chyba takie kamikadze, teraz tak patrzę. Bałem się, że gorzej działają, a okazuje się, że chyba nie z nimi tak źle. Może się jakby coś jeszcze tutaj się w okolicy kręciło. Dobra. Żabulec, żabulec. O! Taki zainteresowany nawet. No wiemy teraz, co tu wytwarza jaja u niego. Coś ty wzięła za broń! Wiemy, co wytwarza u niego jaja. Postarajmy się oderwać wszystkie elementy. Ten tył też by można... O, właśnie. Jak nie oderwało? No i poszło bokiem, ale może urwie mu jajo. Tak, jajo urwane raz, teraz musimy jajo dwa urwać. No najlepiej na tym zaciągniętym, o! Jak ręczny. I teraz będzie dość bezbronny, tak? Jakby stracił jajo numer dwa. Jeszcze to na plecach nie daje mi spokoju. Nie wiem, do czego to służy, ale może będzie dobre na sprzedaż, jeżeli nie ma większego zastosowania. No jeszcze jedne plecki i mamy. Najgorzej, że nie mamy już strzał odrywających. Więc wraz z tym wystrzałem to wszystko, co mogliśmy zrobić. Może tak, brzuch. Ty nie lubisz ognia, tak? Mógłbyś jeszcze mu brzuch wysadzić na to wszystko, ale to jest uczciwa walka. Lubię takie. Oj, oj. Takie lubię. Chodź tu, żabulec. Ej, bo nic nie widać. Możesz oślepiać wrogów bombami dymnymi? Spoko. Znaczy, teraz te bomby dymne są dla nas o tyle kuszące. Kurczę, i uciekł tchórz. Chodź tutaj! Chyba, że pomyliłem żabulce. Co jest z nim nie tak? Nie chce walczyć? Może bez jaj stracił ikrę? Dziwna sprawa, ale jakby odpuścił. No dobra, to schodzimy. Nie będziesz tu wracał, nie? Panie żabulec? Dobra, to jeszcze raz. Sejka, strzelaj. Niech zrobi swoje. Sejka? Tak! Już! Sejka! Sejka? No strzelasz czy nie strzelasz? Kurczę, no ja nie wiem, co z tą dziewczyną jest. Kogo my wzięliśmy na robotę? Sejka, próba numer dwa. Może najpierw dokończymy tę sprawę? Jaką ty masz sprawę, dziewczyno? Ona chyba chce walczyć. Najgorzej, bo było nam tak dobrze tutaj. Trochę gra chyba nie ogarnęła takiego cwanego podejścia. Wytrzyj jaja, a nie, wyrzutnie jaja. Okej, bierzemy. Dobra, poczekamy, aż nam zejdzie tutaj ta uwaga tego stwora. Chociaż no jest minus, że będzie chciał pewnie zaraz wrócić, jak mu to zejdzie. Chwilowo jest przestraszony. O właśnie, tego się bałem. Będzie chciał tu wrócić i tyle, co z tego mamy. Kurczę, strzał, jakbym nie przygotował.
No nic, jak przyjdzie bliżej, ale kusi, no kurczę, nie mieliśmy tego robić, ale jak już poszło, to co? Co zrobimy? Nie lubią ognia. Może tak miało być, może mieliśmy faktycznie z nimi walczyć. Ale to mu tam wszystko leci, co ma? Oj, jak na zahacz... To twój pomysł, Sejka, był, żeby tutaj do tego podchodzić. Związek dla ciebie, to... Jakie marzenia, co my mamy do wiązania? Moglibyśmy przetestować w sumie. No, co z tą liną? Dobra, ładuj! Myśmy przetestowali te nasze nowe umiejętności wiązania, to może jest niezłe. No i jeszcze raz, jeszcze jedna lina i będziesz miała Sejkę związaną, tak? Rozumiem, że tak to jest za szybkie, żeby trafiła. Może i trzymają, ale koledzy przyszli. No nie wiem, co ona wymyśliła. Pomożemy jej. Nie może się ruszyć. Mogę doskoczyć do niej na kotwiczce. A, faktycznie! Nie, czekaj! Doskakuj na kotwiczce! Aha. To chyba za późno. Ale mamy jeszcze jedną szybką linę, jakbyśmy puścili. Nie, linę! Dobra, poszło! No i nasza! Mamy to! Proszę bardzo, pierwszy raz wykorzystaliśmy atak z kotwiczką. Nie jest może tak potężny, jakbym chciał. Ale przetestowaliśmy. No i przetestowaliśmy naszą dzisiejszą nową umiejętność tego dodatkowego związania, czy splątania, w zależności jak to nazywać. I przyznam, że robi robotę. 5000 punktów za to. Może jednak warto tym drugim też się zainteresować? Tylko nie mamy już strzałów odrywających jaja. Już? Będziesz chciała strzelać, czy czekasz na kolegę? Rdzeń czeka. No, poszło. Dobrze, wracajmy do wejścia do bunkra. Bariery już tam nie ma. Na przodków, oby moi ludzie tam byli. Oj tam, wyrzutnie jaj bierz. Ile kosztuje wytworzenie tego w terenie? Nie jest takie drogie, znaczy trzeba mieć na uwadze, że to są droższe metody pozyskiwania amunicji niż jakby wytwarzać je przy stole, ale... Roboczo chyba można, a jednak te 5000 punktów i dobra zabawa może nam wynagrodzić podejście tam. I skrzak, łe, tego to już w ogóle mamy dużo. Teraz jeszcze zwiążemy, zaatakujemy, żeby nie było, że unikamy walki. Tylko tak. Chodź ty tu, dwujajeczny. Makaronie. Szkoda, że te strzały takie potężne, a jednak nie odrywają mu na raz. Cyk. I teraz jajo numer 2, bo zakładam, może też źle zakładam, że te jaja są jakieś nadpotężne, tak? To tworzą... Ej, Sejka, ty jesteś dzisiaj jakaś niereformowalna, szczerze powiedziawszy. O, to jest jedno z takich jaj. To jajo z klejem, to... Mam nadzieję, że z klejem. Nie wydają się być takie złe, ale trafione idealnie, nawet nie wiem, tak, w brzuch dostał, ale to był strzał! Aż mu się rozleciało wszystko. Ale to był piękny strzał, no. Jednak... Znaczy, wciąż liczę, że dostaniemy jakąś broń, która... No, o! Zastąpi nam włócznie. Bardzo skutecznie. Ty, żabulec, co ty robisz? Kurczę, spokojnie, bo będziemy musieli cię związać. Najlepsze, że jeszcze pod brzuchem... Nie wybuchło to do końca. To co, liny jeszcze raz próbujemy? Czekaj, żabulec. Nie pamiętam, czy na niego był prąd. Chyba prąd był na niego. Ale to się rozskakało. Ja teraz wiem chyba skąd ta nazwa. Nie wiem, czy chcę mu strzelać tu pod brzuchem. No przecież to się nie da ruszać, jak mu pozwolimy tu chodzić. Jeszcze z tym kwasem dookoła. I tak to było. Sam na nas to sprowadziłem. Ale teraz autentycznie próbuję w ogóle się ruszyć gdzieś, gdziekolwiek. Się wkurzyła ta maszyna na nas. No jakoś to splątanie ostatnio lepiej działało. A, koniec amunicji. Dobra, może być. Więc nie ma co kombinować, musimy je wysadzić to tutaj pod gardełkiem. Chciałem nieco inaczej, ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi co... Oj, co się ma? Może wysadzi, tylko nie przy nas. Ale poszło. Poszło. Nieźle, nieźle. Dawaj, żabulec, te nagrody. Mam nadzieję, że się przydadzą. No przede wszystkim punkty doświadczenia są dla nas istotne tutaj. Ale te liny? Mogło być coś więcej z tego. Tu szlam. Weźmy sobie to, wytłuszmy i wracamy, chociaż nie wiem, czy powrót tędy to jest dobry pomysł. Wiesz co, dziewczyno? Nie wiem jak ty! Rozprostujmy skrzydła. Ale my to chętnie rozprostujemy skrzydła.
Widzę to. Tak widać, z żabulcami zachować dystans to jest całkiem dobry pomysł. Wiesz co? Widzimy skarby. I tym razem nie mówimy o tobie, nie? Oj, żyjemy. Bierz. Nie było okazji jeszcze tego wykorzystać, więc też cały czas liczę na broń, która nam pozwoli na takie rzeczy. Idziesz, Seika? Znaleźliśmy skrót. Chyba, a idźmy tędy, kawałek. Bo nie wiem, czy nie dojdziemy tędy do tego wichajstra wystającego, które mogliśmy się rzucić na dół i tam też wydawało się, że skrywał on fajne rzeczy. Mógł skrywać fajne rzeczy. Gdzie to jest? A nie, jednak będziemy nad dziurą. Seika, mam nadzieję, że... Gdzie ona jest? Mam nadzieję, że żyje. Spadaj. Przepraszam, musiałam coś załatwić. O czym to rozmawialiśmy? A więc, wiesz, kiedy ostatni raz widziałam moją siostrę, czułam ulgę, że wyrusza na ten zwiad. Chyba chciałam od niej odpocząć. Rozumiem. Z moją siostrą też nie zawsze się dogadujemy. Podobno ty też jesteś wyrzutkiem. Ja poznałam ją niedawno. To długa historia. Zawsze pełna niespodzianek, co? Staram się. Rzecz w tym, że twoja siostra na pewno ucieszy się na twój widok. Nie wiem, ale miło, że tak mówisz. To była chyba droga na skróty. No dobrze, wygadały się dziewczyny, bo nie chciałem, żeby gdzieś tam ten dialog uciekł, jakby się okazało, że jednak coś tu jeszcze się ma zmienić za chwilę. Zasilanie chyba wciąż tu działa. Generatory na pewno zasilają osłonę. Szukaj skrzynek diamentów i nagrań. Cóż tym razem? Nowy zapis. O. No proszę, kolega opisał nam żabulce, plagę żab. No tak, to tak to się nazywa. I sama wiadomość powstała już po naszym przybyciu, bo mówi, że liczy, iż te żabulce odciągną Rudą od tego, żeby tu szpiegowała, czy podążała za nim. Zakładam, że Ruda to my. No chyba, że jeszcze jakaś inna Ruda była. Trzecia siostra? O, ludzie! Ludzie. Twój lud. I jeszcze jedno malowidło. Aha. Na co oni wszyscy czekają? Zobaczmy. Jakoś tak bez emocji do tego podchodzi, że spotkała... O, czekajcie, ludzie. Myśleli, że przed nami to schowają? I takie rzeczy. Mówiłam, że będzie więcej wybranych. Potrafiliśmy znaleźć. Ktoś jeszcze jest wybrany? Derka i do tego byle dzikuska się nie liczą. Seika! Przyszłaś się przyłączyć? Przyłączyć? Tak, właśnie po to. Trochę nam to zajęło, ale w końcu jesteśmy. Dzikuska została wybrana? Straszne. Zed na to nie pozwoli. Jak dotarłyście bez niego? Właściwie to Zed nas przysłał. Po tym, jak pomogliśmy mu uciec z zasadzki, w głuszy. Tak, bo widzicie, akurat z nim podróżowałam, gdy zaatakowały nas maszyny. Próbowaliśmy je odeprzeć, ale było ich za dużo. I wtedy właśnie Aloy przyszła nam z pomocą. Badałam okolice, kiedy ich spotkałam, więc pomogłam troszeczkę. Trzeba było ją zobaczyć. Najlepsza łowczyni maszyn, jaką widziałam. To ona ocaliła Zetowi życie. O, ja tylko robiłam swoje. Zet wspomniał, że ma jeszcze coś ważnego do zrobienia, więc doradził, żebyśmy ruszyły bez niego. Dlatego powiedział nam, jak wyłączyć barierę i że mamy iść do środka. Zet naprawdę potrzebował ratunku od dzikuski? Od czasu do czasu każdemu przyda się ogniowe wsparcie. Cóż, Zed je przepuścił, a ja nie będę znosić jego kolejnego wybuchu. Powiadom ludzi w środku o nowych przybyszkach, dobrze? Dobrze, ale nie wpuszczę ich do sali zbawienia, póki nie dowiodą swojej wiary, tak jak pozostali. Natomiast chętnie posłucham wersji Zeta, kiedy już wróci. Och, naturalnie.
Zignorujcie go. Powodzenia, Seiko. Obyście przyjęły jego światło. A Unia! Może... Obyśmy razem powitały zbawienie. No dobra. Idzie dostali zbawienia, to nie miała być ta, do której nie mieliśmy wchodzić? Nie wierzę, że moi ludzie są tu z własnej woli i że słuchają Zeta. To chyba świetny facet. Chodźmy do tej sali zbawienia, zanim się z nim spotkasz. Okej. Zet pewnie będzie zadowolony, że tu jesteśmy. Gorzej, jak wpadliśmy w pułapkę. Serio, nie macie tu dla nas skrzynek tak schowanych za pomostem? Kangurek Kao jest niezadowolony. Lądry. Witajcie, wybrańcy. Wędrowaliście, cierpieliście, ale to kresy zagubienia. Ponieważ was znalazłem i oferuję wam zasłużony dar. Zbawienie. Zachowajcie spokój. Zapomnijcie o tym, co wiecie. I rozkoszujcie się chwilą. Nowy świat już czeka. No dobra. O, proszę. Ten to się urządzi. Dużo tego, Lądry. Więc chcę, byśmy przyjęły jego światło. Dosłownie. No przyznam, że tutaj to wygląda naprawdę ładnie. Postaram się zachować pozory. Otóż to. Spróbuję. Przedstawię wam kilkoro starych przyjaciół. Jesteśmy na najlepszej imprezie w mieście i świętujemy zwycięstwo. Gdy uwaga była skupiona na mnie, do lokalu wparował mój były partner biznesowy, który strasznie zazdrościł mi sukcesu. Facet nawet rzucił we mnie drinkiem, ale w ogóle mnie nie oblał, ponieważ mój ochroniarz Jack przydusił go do podłogi, podczas gdy reszta, Nolan, Parker i Riley, zadbała o wyrzucenie go za drzwi. Jednak moja kochana Evelyn zagadała i obróciła całą sytuację w żart. Ach, podziwiałem ich. Ich poświęcenie wobec mnie znaczyło więcej niż wszystkie nagrody. W sumie... lepszego wieczoru nie pamiętam. Lądra przebiegł do uwielbienia ze strony innych. Ohyda. Cóż mogę rzec? O! Musimy pogadać z kolejnymi. To wygląda trochę jak... Katastrofa? Cierpienie? Dzięki temu jesteśmy u boku Waltera. Będzie naprawdę wspaniałe. Zupełnie nie tak wygląda. Przypomniało mi cywilizację. A, to pewnie o was mówił Brenik. Dwie kolejne dusze wybrane do pozostawienia za sobą starego życia. Tak, to my. Jesteś Kiral, prawda? Stacjonowałeś na Iskrze. Kiedyś, a i owszem. Byłam tylko marnym żołnierzem podczas beznadziejnej ekspedycji. Ach, ale dość o tym. Walter mówi, że trzeba zapomnieć o przeszłości. To cierpienie nas tutaj doprowadziło. A teraz? Od zbawienia dzieli nas tylko krok. To miejsce jest cudowne, nieprawdaż? Pierwszy raz widzę coś takiego. Ale to nic w porównaniu z zawartością sali zbawienia. Byłaś w środku? Owszem. Dowiodłam wiary przed tym, jak dołączyłyście. Teraz czekam na to, co znajduje się przed nami. Jeden krok bliżej do zbawienia. Miło, co nas czeka? Wspomniałeś, że czekasz na coś przed nami. Wciąż próbujemy się zorientować, ale... myślałam, że to do sali zbawienia powinniśmy się dostać. Nie tylko wy macie kłopot ze zrozumieniem planów Waltera. Wiem, co jest w sali, więc nic mi nie grozi. Ale on oferuje nam coś więcej. Po prostu to wiem. Właśnie dlatego wierni są zabierani w inne miejsce. Jak tylko Zed powróci, zabierze mnie tam. Czekam na to. A wiesz, gdzie to tam właściwie jest? Gdzieś, gdzie możemy być bliżej Waltera. Jego objęć. Czyli byłeś w sali zbawienia.
Czy jest tak szczególna, jak myślimy? Nie mogę powiedzieć. Nie chciałabym wam zabrać tych przeżyć. No weź, Kiral, powiedz coś. Ciekawi nas to, co jest w środku. Coś wam powiem. Ona zapiera dech. Jak chwila, gdy Walter pojawił się przed naszą łodzią, tylko bardziej. Dowiedźcie swojej wiary. A zobaczycie. Pomocna? Cóż, dzięki za rozmowę, Kiral. To szukamy dalej informacji o Walterze. Tak. Oczywiście. Powodzenia w badaniach. Do zobaczenia na zbawieniu. Jedyne, co mnie naszło, że mogliśmy przecież na Żabulcu przetestować nasze nowe miny, ale... wiem, rozmawiam o zbawieniu, może to ważniejszy temat, ale tak siedzi to jeszcze we mnie. No, następny przeciwnik. Przetestujemy te możliwości. Co tak, nikt z tego nie będzie korzystał? Dziwne miejsce, że nas tu wpuścili. Haha, to już nie jest dziwne. To już nie jest dziwne. Chciałem mówić, że dziwne miejsce, że nas wpuścili, tylko taki złom. Tani. Co to jeszcze mamy? Oni tu ucztują jak ludzie cesarza. Zapewne życzliwość Londry. Nie możemy tego kliknąć. O, możemy wyciągać broń. To jest ciekawe i przerażające. Udało się. Zostaliśmy wybrańcami. Chodźcie, usiądźcie obok. Chętnie. Chciałbym coś opowiedzieć. Kiedyś miałem na tym świecie dom z przepięknym widokiem na miasto. Razem z żoną uwielbialiśmy patrzeć na światła miasta, migoczące w wieczornej mgiełce. Niezbędna chwila wyciszenia. A potem nadeszła epoka prochów. I chociaż niebiosa oferowały schronienie, tylko ja przetrwałem i odkryłem sekret nieśmiertelności. Evelyn, wszystko, co kochałem, przepadło. Zostałem sam. Dlatego tak się cieszę, że was spotkałem. Wspólnie spędzimy całą wieczność w nowym świecie. Zachody słońca będą nasze. Wolałabym popłynąć w kolejny tajfun, niż spędzić z nim wieczność. Może, ale z drugiej strony tak trochę to rysuje nam być może całe tło wydarzeń. Nie śpieszcie się, okay, bez obaw. Bo tak bardzo mocno w swoich opowieściach czy wcześniejszych notatkach skupia się na żonie. O, pięknie, znów ten gość. A później też i na tym, że ją stracił. Nie wiem, czy się rozeszli, czy zmarła, czy jak to wyglądało, ale no przeżył to mocno. Czy to nie nasza dobrodziejka i dzikuska? Teraz wszystko ma sens. Epoka prochów? Podtopienia w Wielkiej Delcie? Byliśmy uwięzieni w cyklu zniszczenia, lecz wkrótce będziemy mieli nowy świat. To wspaniała obietnica. Skoro dowiedliście swej wiary, jesteście gotowi na następny krok. Zed poprowadzi was, jak tylko powróci. Nie tak szybko. Te dobre uczynki w puszczy doprowadziły was tutaj. Jednak nie będzie ulgowego traktowania. Sam Walter pozwolił mi trzymać pieczę nad salą zbawienia. Więc dopóki nie przejdziecie kontroli i nie poznacie słów dostąpienia, te drzwi będą zamknięte. I to bezwzględnie. Dobrze, dobrze. W takim razie wrócimy później. Chyba powinnyśmy przejść jakiś test wiary wymyślony przez Londrę.
Ciekawe, ile czasu zostało do powrotu Zeta. Trzeba się szybko dowiedzieć, czym są te całe słowa dostąpienia. Rozejrzyjmy się. No to tak na szybko? Słowa nie są w hologramach Londry, które widziałyśmy. Pewnie przyda się w rozmowach z innymi. Może ich przekonamy, by nam pomogli. No dobra, to wyciągniemy to z nich w kolejnym odcinku, a tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej. Obyśmy wszyscy...